Czy może mi pan wytłumaczyć, dlaczego zostałem zatrzymany? Przecież to jest jakiś absurd. Naruszenie miru domowego. Bezprawne wtargnięcie, ale są poważniejsze zarzuty. O czym pan mówi? Artykuł 190 kodeksu karnego, stalking. Mówi to panu coś? Uporczywe nękanie. Panowie, czy byście kompletnie powariowali? Nie włamałem się, miałem własne klucze. Odrobione, co chcę wam powiedzieć, tak? Nie, dostałem od Jadzi. To znaczy od pani Jadwigi Frontczak. Może pan zadzwonić, wypytać, sprawdzić? Zadzwonię. Czemu pan wszedł do mieszkania Moniki Boreckiej? Dowiedziałem się, że ma poważne problemy, boi się do tego stopnia, że wyprowadziła się z dnia na dzień. Więc chciałem sprawdzić, rozejrzeć się, tyle. A może uprzątnąć kamery? Jakie kamery? Skoro pan ją obserwował. No niech mnie pan nie rozśmiesza. W sumie to pan pasuje do profilu sprawcy. Był pan związany z Moniką Borecką, tak? Tak. No, rozstajecie się, może ona pana rzuca. Pan się nie może z tym pogodzić, przecież ona wciąż jest pana. Zaczyna pan ją prześladować. Nie odbiera. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości pozostanie pan w areszcie. A to? Mamy też złote, jak pan chce.